Teksty prezentowane w tym tomie są zapisem intuicji zrodzonych w krótkim czasie, w których źródeł mieści się jednak wiele lat skupienia i poetyckiej medytacji. Nie można ich ostatecznie odczytać, można jedynie czytać tak, jak czyta się lub wymawia zaklęcia i zapisy rytuałów nieznanej religii. Odkryją wtedy być może swój wewnętrzny sens dla każdego z nas odmienny i własny, tak jak odmienna i własna jest nasza wyobraźnia. Mamy kolejny powód do spotkania z profesorem Okoniem. Dla mnie jest to kolejny rozdział niezwykłej współpracy. Zaczęło się od zachwytu nad prozą poetycką, tak naprawdę, a skończyło się na regularnej współpracy, która nie tylko związana jest z odczytywaniem tego, co profesor pisze, ale też wspólnie mamy wspaniałe projekty, między innymi na ścianach za nami i pod nami wisi jedna z kolekcji, której tak naprawdę w programie Małe Wielkie Kolekcje patronuje profesor Okoń i jest niesamowitym wsparciem merytorycznym, odgania wszystkich wątpiących, bo przecież tytuły robią swoje. Zawsze jak mam jakiś problem, mówię, ale profesor doktor habilitowany Waldemar Okoń jest z nami, więc na pewno jest to wszystko cudowne. Wracając do prozy poetyckiej, zaczęło się od zachwytu i wciąż jesteśmy w bardzo dobrej relacji, polegającej na zachwycie nad słowem. Przypominamy sobie sklepy, kolejki, powroty do domu. Dalej w naszej pamięci jest las wydobyty na powierzchnię podczas jednego z ostatnich lotów. Kiepskie dekoracje pozwalają przeświecać słońcu, które zachodzi zawsze ponad nami, jakby chciało trwać wiecznie na przetartym płótnie i zardzewiałych ranach. Powstaje słodki pępek świata połączony z matką i brzuchem zmiętą pościelą. Proszę pamiętać, że jest to proza poetycka, dosyć, nie powiem, że trudna, bo to już jakby samej definicji tego określenia jest zawarte, ale jest bardzo specyficzna, jest taka trochę na krawędzi, takie mam wrażenie. Zresztą do dzisiaj podtrzymuję tą opinię, że właściwie dalej już jest jakaś forma właściwie szaleństwa, tak mi się wydaje, że tak to przebiega. Trzeba oczywiście się wycofać z tego i wrócić jakby, no bo inaczej sztuka nie ma szans na dalszą kontynuację i powstawanie. Ponad 2,5 godziny tekstu, płyta, którą Państwu polecam, bardzo niedrogo, jest idealna do słuchania w korkach. Wiem, że obywatele w tej chwili głównie czas spędzają w korkach samochodowych. Jest idealna, dlatego że to są krótkie fragmenty, takie akurat między jednymi światłami, czy między jedną stłuczką, a drugą, prawda, można je spokojnie słuchać. Broń Boże słuchać w całości, bo to jest ryzykowne. Podczas kiedy taki fragment jako taką mantrę na dzień dobry czy na dobranoc jak najbardziej polecam. Mówimy o wszystkim z kapturem przytulonym do twarzy. Jest nam dobrze dzięki deszczom zgubionym tutaj niedawno przez kogoś. Poezja jest czysta, oczyszczona przez deszcz. Myśl o rzeczach, które utraciły swój sens, nikt o nich nie myśli. Przewracam się na drugi bok, łóżko rośnie, jest zawsze razem z nami. Nasz wstyd powszedni jak chleb porusza sznurkami służącymi do ukrywania ciała. Rzecz jest również o tyle ciekawa, że oprócz tego audiobooka już jest opublikowane też dzięki staraniom i galerii MIA przede wszystkim i pewnej pięknej kobiety, która zasponsorowała jakby ten tekst, a chciała pozostać w cieniu, także nie będę tu wymieniał imienia i nazwiska. Jest drugi tom jakby tej trylogii, bo to jest trylogia. Właściwie jedyna w swoim rodzaju, znaczy mi jest trochę niezręcznie mówić o tym, jak jestem dobry, prawda? Jak znakomite są to teksty. Ale co będę ukrywał, prawda? No, tak po prostu jest. Ta trylogia może kiedyś ukaże się w całości. Taką mam ideę w formie tak zwanego
boksa i wtedy myślę, to się jakby objawi w formie takiej całej, całościowej. Podczas kiedy teraz, no to jest taka poetyka fragmentu, szkicu, jeszcze fragment, tak to się nazywa. Zresztą fragment jest jakby elementem w gruncie rzeczy świata romantyku, gdzieś zaczął się pod koniec XVIII wieku. Moim jednym z ulubionych autorów jest Novalis, ale to nie tylko, to działa jeszcze na innych jakby płaszczyznach. Wydaje mi się, że właśnie poprzez fragment najpełniej, co jest jakąś formułą paradoksalną, objawia się całość. I w ten sposób jakby ta całość jest właściwa do ogarnięcia, do zrozumienia, chociaż to rozumienie nie polega na jakimś tłumaczeniu na język dyskursywny, to działa na zasadzie trochę muzyki. Trzeba się poddać i jakby płynąć, albo po prostu rzecz z definicji odrzucić. Zrobimy porządki, zmielimy chmury na pożywną papkę, będziemy mieć nowe dzieci. Kocham nowe dzieci, podobne do mnie i do ciebie. Dzięki nim wiem, że podziemne ulice nie zostały jeszcze odkryte, a my możemy przechodzić tylko na zielonym świetle. Oprowadzam po sobie. Tutaj w pamiętnym roku znaleziono złoża złota. W tym miejscu przebywała przez pewien czas dzisiaj tak szeroko znana tam. Widoczne są nadal żywe i co najważniejsze wykonane przez słynnego mistrza organy. Specjalny system oczyszczania nie pozwala na zatrucie okolicznych rzek i jezior. Jestem zupełnie zdrowy, serce, wątroba, nerki. Możecie przyjechać, poleżeć ze mną w miarę wygodnie. Wydaje się, że proza poetycka jest tutaj idealnym takim medium, właśnie łączącym jakby przeszłość z teraźniejszością. Oczywiście tych analogii można się tutaj doszukiwać. Ja pisząc to, no nie miałem jakiegoś zasobu w sobie ogromnego tekstów. To jest oczywiste, chociaż oczywiście też jest, że te teksty, jak Państwo zauważyliście, no przy takim jednorazowym słuchaniu, są jakoś ukierunkowane, chyba tylko tak to można nazwać. No to są problemy związane ze sztuką, z istnieniem. Cała ta książka zresztą ma taką strukturę lekko paratatralną, to znaczy akurat do tego audiobooka sporo tych fragmentów nie weszło. Wyłączyliśmy je jako jakąś osobną taką tkankę dotyczących teatru i sposobów jego istnienia, jakby sceny aktora, jakby historii również tego ograniczenia, do którego teatr sam siebie doprowadził. Wiodącym jakby pomysłem jest taki swobodny przepływ słów i skojarzeń, które też są jakoś tak z tego, co teraz słuchałem, ukierunkowane, ale oczywiście no nie ma to charakteru czysto prozatorskiego, takiego w duchu XIX wieku, prawda, narracji. Zresztą akurat nie tyle, że z tym walczę, tylko tego nie rozumiem, dlaczego akurat ten jeden model wypracowany blisko 200 lat temu tak opanował ludzką wyobraźnię, że do dzisiaj jest uznawany za jedyny możliwy właściwie, czy przyswajalny przez tak zwaną szeroką publiczność. Malarstwo, którego bohaterem nie jest człowiek, ale czysta barwa podobna do słońca. Potrzebne nam było tego wieczoru światło, brak konturów, bezosobowa sylwetka zamknięta w głębi kolejnych korytarzy, w środku pozłoty nałożonej na twarz. Odlatujemy spokojnie. Wiemy, że takie światło mogłoby powstać jedynie w paralaksie odbicia, od blasku ożywiającym martwy metal w tkance połyskliwego ruchu. Arcydzieła powinny być zawsze dobrze oświetlone. W przeciwnym wypadku nie dostrzeżemy nawet ram, w których zostały zamknięte, ani też nakładanej co roku nowej warstwy złota. Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że nic nie muszę. Absolutnie nic. Nikt mnie do niczego nie jest w stanie zmusić, nic nie muszę w sensie rynkowym, księgarskim. Chociaż oczywiście chciałbym, żeby te teksty no, miały jakiś oddźwięk czy jakiś odbiór, ale to raczej jest sprawa tak elitarna, że właściwie
jakby w stosunku do osobliwie polskiego społeczeństwa całkowicie marginalną. Tematem są słowa, które jakby się rodzą, wynikają z siebie, tworzą, mają jakąś swoją dziwną kolejność, tajemnicę. Wszystko można połączyć ze wszystkim, ale również trzeba pamiętać, że no jest jakaś granica, nie tyle zrozumiałości, bo to jest złe słowo w tym przypadku, ale sensu. Mam wrażenie, że czytając to uważnie, nawet w tej formie, jak to było tutaj prezentowane, cały szereg tych sensów jest obecny i one mają czasami tak zwane, jak się kiedyś mówiło, fundamentalne znaczenie naszego jakby istnienia, obecności, miłości, śmierci. No te takie jak najbardziej elementarne problemy, z którymi każdy się styka, ale szczęśliwie czy nieszczęśliwie nie każdy potrafi wyrazić. Oczywiście jest to próba wyrażenia, takiego zaczepienia o te rzeczy elementarne, z którymi się stykamy, o których zapominamy na co dzień w ramach tak zwanego interesu. To Norwid pisał, że żeby wreszcie świat kiedyś doszedł do takiego stanu kupienia, skupienia, żeby już nie było żadnego interesu. No niestety tak się nie stało. On o tym pisał w latach 80. XIX wieku, a to chyba jeszcze zostało wzmocnione. Dlatego tym bardziej ważny jest taki moment odejścia od tego interesu. Jest to jakaś formuła bezinteresowności w sumie zawarta w tych słowach, która oczywiście jest dostępna nielicznym. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę i wcale nie udaję, że jest inaczej. To jest trochę, proszę Państwa, tak jak z muzyką, prawda? Każdy w pewnym momencie dochodzi do jakiejś formuły muzycznej, na której się zatrzymuje i później już bardzo trudno już jest mi przekroczyć ten próg. I tak samo jest w malarstwie, jeżeli głos ludu zatrzymał się na przykład przy malarstwie impresjonistów, już dalej ani kroku. Ktoś musi nam zapewnić pożywienie i ubranie. Siądziemy naprzeciwko siebie, powiemy wszystkim, że uprząż jest nadal niezbędna, ponieważ potrafi zawęzić zbyt rozległy garb. Początkowo być może zapanuje głód. Przetrwamy jednak wszelkie przeciwności losu. Nauczymy się żywić rosą zabraną z dawnego domu. Nasza pamięć przetrwa wszelkie niepowodzenia. Zastąpimy zieleń chlebem, kolce wodą. Nic nie zastąpi nam podziemnych nurtów drgających pod czaszką wydobytą z ciała. Nie pozwolimy, aby oplątały nas nadmiernie obce idee. Odnajdę wszystkie moje zdania i niezapisane w pamięci obrazy. Wiem, że najłatwiej jest zasnąć obok owadzich poczynań podczas prób odnalezienia największego ze światów. Problem polega na tym, że ludziom pomyliły się książki z literaturą. Literatura jest sztuką. Poprzez książkę jest formą medialną. Może przybierać różny charakter i różne znaczenia. Podczas kiedy wszyscy piszą, czytają, recenzują, mówią o książkach, prawie nikt nie mówi o literaturze. Sztuki plastyczne wyzwoliły się w jakimś sensie, wywalczyły sobie jakąś formułę autonomii. Podczas kiedy tutaj jest z jakiegoś powodu, wydawałoby się, powinno być odwrotnie, coś się stało takiego, gdzieś to się zatrzymało wszystko na jakimś progu. To jest próg wrażliwości, wykształcenia. Te teksty są palimpsestami. One są jakby dosyć skomplikowane, nakładające się na siebie warstwami. I bez jakby minimalnej formy wiedzy, już nie mówiąc o wrażliwości, właściwie są totalnie nieczytelne. Ale no, sztuka nie jest dla wszystkich, jak pisał Gombrowicz, dajcie chamom spokój, prawda? Nie zmuszajcie ich do sztuki wysokiej. To jest sztuka wysoka. To nie z tego względu, że to jest jakby przeze mnie napisane. Ona po prostu taka jest. Słuchając tych tekstów, nie wiem, mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli kilka słów jakby zamienić i porozmawiać. Ja zaraz skończę ten monolog liryczny. Słuchając tych tekstów, miałem takie wrażenie, że
co jest cenne, tak mi się wydaje, że one są wielokrotnie mądrzejsze ode mnie. Ja nie jestem taki mądry, naprawdę nie jestem. I dzięki Bogu, bo ludzie mądrzy mają same kłopoty, podczas kiedy ludzie prości żyją swobodnie. No. Znaczy, mądrość jakby tego tekstu wynika z takich rodzących się słów, które są jakby poza mną, których nie jestem w stanie do końca wytłumaczyć. Znaczy, nie jestem w stanie przetłumaczyć tego tekstu bezpośrednio na język tak zwanej prozy. I nawet mi to chyba do głowy nie przyszło, bo na tym polega jego wartość. Na odejściu od takiej formy zrozumiałej, trywialnej, codziennej, przeźroczystej. Sztuka powinna nas zatrzymywać, być nieprzeźroczysta. Powinien być ten moment jakby takiego spokoju, zawahania jakby, a nie wchodzenia do wszystkiego z butami, prawda, do otwartego pokoju. Ktoś od nas odszedł. Najpewniej poszukuje teraz spokoju. Wie, że taki stan może trwać wiecznie. Kierujemy w jego stronę tafle jezior. Czas przyjmie wszystko, nawet sielskie obrazki z cytryną i srebrną paterą. Wokół nas kwitną jabłonie. Technika oleodruku pozwala na wyższe stany świadomości. Kwiecie pachnie, a białe płatki oplatają jelenia i rykowisko i wschód księżyca nad morzem. Przenikamy do wnętrza płóciennej osłony. Nasze pszczoły są miodu i wytchnienia pełne. W sztuce zawarta jest formuła estetyczna, formuła piękna. Jak Państwo zauważyliście te teksty, nawet w tym takim naszym pewnie można było to lepiej zrobić, jak dzisiaj słucham. W wykonaniu jest zawarta taka formuła rytmiczna, muzyczna, takiego przepływu czasu. Tak? Ten rytm jest dosyć wyraźny i wydaje mi się, że on jakby utrzymuje bardzo wiele z tych słów w takim trochę porządku. Prawda? Bo poza tym są, czy mogą być odczytywane bardzo, bardzo chaotycznie. Ale oczywiście sztuka jest formą przezwyciężenia chaosu, mówmy się, i chaos, który nas otacza i który przybiera właśnie coraz bardziej trywialne oblicze, no trzeba z tym walczyć. Trzeba przynajmniej na chwilę przestać jakby w tym wszystkim uczestniczyć i te teksty temu służą. Jak Państwo słyszeliście, jest dużo, dużo o sztuce, ale takiej, której nie ma. Tam nie było odniesienia właściwie do żadnego konkretnego dzieła sztuki plastycznego. Jeżeli już, to była to formuła imaginacyjna. Imaginacyjna czegoś, co oczywiście nigdy nie powstanie, a co jest możliwe w formie opisu, narracji. Ta imaginacja to jest słowo, które jest rzadko dzisiaj używane, no oczywiście wyobraźnia. Ale to wszystko jest w słowach. Słowa są wyobraźnią tak naprawdę. Wystarczy wziąć słownik i tam jest wszystko, absolutnie wszystko, tylko trzeba umieć odpowiednio wybrać. Po kolei się nie da, jakimś tam sposobem wewnętrznym. Każde słowo o sztuce jest dobre. Sztuka jest dobra jak chleb, jak seks poranny, jak łyk powietrza. Piszemy nie odrywając myśli od słów, jesteśmy pisani automatycznie przez słowa. Jesteśmy natchnieni w sposób głęboko przemyślany i prosty. Przechodzimy nad tym do porządku dziennego, twarz nadal w pełnym świetle, pełne niezrozumienie ze strony ludzi. Pozwólmy im odpocząć. Nic nie dzieje się w ciszy, dźwięki stwarzają nowego człowieka, jego kręgosłup i wolę przetrwania. Atakują wszystkie miękkie części, w których mogłyby ukryć się zmęczenie i rezygnacja. Muzyka ogarnia muskuły, drgające po spełnionej miłości dzieli widzów na głuchych, wyzwolonych. Wytrwamy tutaj jako nasienie przyszłości, dojdziemy do wibrujących słów, które porwane przez kolejne zwoje mózgu ułożą się w bezsensowny tekst przysięgi składanej przed odbiciem w lustrze.